Witam was serdecznie dzisiaj troszeczkę piłkarsko można powiedzieć troszeczkę na temat mistrzostw Europy ponieważ mam tutaj piwo z Euroboxa od Funky Fluid i jest to gelato Orange Cream Sequel z pomarańczą i wanilią no i tutaj mamy Eurobox Portugalię która już odpadła Co za przypadek Także Piwa stricte z tej serii są pod mistrzostwem Europy. No i jestem tak ciekaw właśnie jak ta wanilia z tą pomarańczą zagra. Chociaż tak jak mówię ja pastry sour'ków nie szanuję. No i jakie mamy parametry? Alkohol 5,4. Czy mamy tutaj ekstrakt? Ekstrakt 18. Data ważności 31 maj 2022 przeczytajmy krótką morską opowieść i skład, słodko kwaśne piwo inspirowane kremowym koktajlem Orange Cream Seeker, doładowane pod sufit pomarańczą i wanilią. I jeżeli chodzi tutaj o składniki, to powiem szczerze, że nie są tutaj nigdzie napisane, a są, zauważyłem. Zawiera słód jęczmienny, słód pszeniczny, laktozę, płatki owsiane oraz płatki pszenne, czyli tak to wygląda. Także wszystko już wiemy. Otwieramy i sprawdzamy jak to gelato browarowi funky fluid wyszło. Syknęło, ale nic nie wyleciało. Przelewam do szkła no i sprawdzamy. No powiem Wam, że już mi tutaj taka pomarańczka zaleciała, także pomarańcza jest wyczuwalna. Barwa pomarańczowa, piwo mętne, piana taka średnio okwita, głównie drobno pęcherzykowa, pojedyncze grubsze pęcherze. Także niuchamy. No sporo takiej świeżej, soczystej pomarańczy w aromacie. Wanilia, no gdzieś w tle, gdzieś jest wyczuwalna, tak na zasadzie autosugestii, ale ja jakoś mogę ją wyczuć także. Także wydaje mi się, że jest tutaj jak najbardziej obecna. No i muszę Wam powiedzieć, że ta pomarańcza tutaj dominuje wszystko w tym piwie. Także próbujemy Wasze zdrowie. No, przepraszam, zakłysnąłem się. Bardzo przyjemnie, e, pomarańczowo, soczyście, jest też trochę słodyczy, ale ta kwasowość tutaj dominuje, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jest przyjemna, taka pomarańczowa, taka soczysta, taka mm, bardzo przyjemna. Chcę się aż wziąć kolejnego łyka. No także browarze Funky Fluid zaimponowałeś mi w tej chwili. Tak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. Chociaż, mmm, tak jak mówię, troszeczkę może tej słodyczy jest za mało, aczkolwiek mmm, całość wypada dość przyjemnie. Także taki bardziej sałerek niż pastry, ale nie będę hejtował tym razem, bo tak jak mówię, naprawdę to piwo jest mmm, smaczne. Także trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić. No, przyjemne, przyjemne. Bardzo. Fajna, soczysta pomarańcza. Troszeczkę wanili w tle, chociaż po tych paru powiem Wam szczerze, że już jej tutaj nie czuję. Także podsumowując, taki soczek pomarańczowy z kwaśniejszej, e, świeżej, soczystej pomarańczy. Może z taką minimalną nutką słodyczy, taką waniliową, chociaż ta wanilia tutaj bardziej na zasadzie autosugestii. Także przyjemnie, orzeźwiająco Soczyście także myślę, że jak najbardziej w porządku, choć bardziej sałerek niż pastry. Ale dobra, już nie będę się tym razem czepiał. Także jestem na tak. Jeżeli piliście to piwo, oczywiście komentujcie. Natomiast ja się z Wami żegnam. Dzięki, wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.